Siemano, siemano, witam serdecznie widzowie, jak widzicie dzisiaj mam trochę jaśniej w pokoju. Dlaczego? Bo zazwyczaj nagrywam odcinki jak już jest ciemno, a dzisiaj wyjątkowo jest jasno. Normalnie rozświetlony pokój jak nigdy dotąd wcześniej. Widzowie, zanim rozpoczniemy odcinek, zanim przejdziemy do tego co dzisiaj jest najważniejsze w odcinku, to serdecznie was zapraszam na Palion Style'a, ponieważ tam możecie sobie kupić breloki. Aczkolwiek, uwaga, co się dowiedziałem, moje breloki się wszystkie wyprzedały, nie ma już ani jednego breloka. Więc musicie poczekać, ale za niedługo powinny być znowu, bo dostałem informację, że zostały domówione. Więc za niedługo będą oczywiście na sklepie, powinny wrócić, ale również są breloki Emilii i są również breloki Paliona i są breloki Dave'a, w sumie wszystkie breloki innych jeszcze są, więc możecie kupować. Wszystko jest oczywiście na sklepie. Ja właśnie muszę skompletować więcej, mam dalej 3 breloki, nie wiem jak to się stało, muszę mieć ich więcej, więc muszę zdobyć i zdobyć, że tak powiem, cały zespół, cały tutaj, prawda, całą drużynę pierścienia, całą drużynę kwadratowych głów. Dobra, słuchajcie, co w dzisiejszym odcinku? Dzisiaj chciałbym pośledzić syna Paliona, ponieważ mam pewne podejrzenie, że syn Paliona mógłby, ponieważ no dawno go nie widziałem, więc ja nie wiem jaki on już w sumie jest, ale mógłby w sumie coś współpracować z Pennywise'em, więc ja bym chciał to zobaczyć, czy faktycznie nie ma tam jakichś powiązań i tak dalej. Byliśmy w tym domu Pennywise'a, spotkaliśmy Pennywise'a, dziś się przygotowałem i mam podkę na niewidzialność, więc z tą podką na niewidzialność pójdziemy śledzić właśnie tego syna Paliona i zobaczymy, czy on cokolwiek tutaj, że tak powiem, ukrywa. I chciałbym też przeszukać jego dom, zobaczyć, czy tam nie ma jakichś rzeczy, jakichś informacji, które mogłyby nam pomóc z tym wszystkim. No i szczerze powiem, ja już nie pamiętam, jakie on ma tajne bazy, a przydałoby się te wszystkie rzeczy w sumie sprawdzić. Ja wiem o jednej rzeczy, która była od syna Paliona. I ona była tutaj, prawda, w takim kanionie. To był taki jakby, taki balkon śmieszny. Ja tam się chowałem na chowańcu. I tutaj wydaje mi się, że coś mogło być. Więc zanim pójdę do syna Paliona, to jeszcze tutaj zerknę sobie szybko, czy tutaj coś nie było, bo ja w sumie nie sprawdziłem tego przed odcinkiem. Tam jest też głowa syna Paliona, w niej też by można było sprawdzić, że coś się nie kryje. Dobra, uwaga, tutaj. I teraz tak, czy ja tam doskoczę? Najwyżej zginę, nie? Tak będzie w sumie, tak się zdarzy. Dobra, uwaga. Dobra, ale żebym teraz pokazał klasę światową. Normalnie, prawie żebym sobie, gdyby nie założył tej elytry, to już bym zbierał itemy z ziemi, nie? Dobra, jesteśmy tutaj. Tutaj ma jakiś, czy pod łóżkiem coś jest? Pod łóżkiem nic nie ma. W skrzynkach w sumie nic takiego. Jest płyta jakaś tylko. Poza płytą nie ma totalnie nic. Ale dobra, tu są jakieś, ojej, ile tu jest rzeczy. Ojojoj, dobra, czekajcie, książki. Książki są jakieś, musimy sprawdzić. Sekret, okej, jest jakiś sekret tutaj. Synu Paliona, twój tata cię oszukuje, ukrywa przed tobą wiele sekretów, musisz je znaleźć. No dobra, to raczej nie jest do czego szukamy. Tutaj tajna baza znajduje się pod domem syna Paliona. Okej, czyli jest jakaś baza pod domem syna Paliona. Tego nie wiedziałem, warto było to sprawdzić. Sekret tu jest jeszcze jakiś. A, to jest ten sam sekret, a to? Eksperyment uciekł, zostawiłem ewakuacyjny obsydian w twierdzy na wszelki wypadek. Aha, dobra, to totalnie nie mam pojęcia co to jest. Tu mam jakąś książkę, czekajcie, co to jest. A, to jest moja stara książka. Ojeny, co to jest za książka w ogóle stara? To jest właśnie, to są te litery, o których ja mówiłem w poprzednim odcinku. I to był w sumie login i hasło do tego, do konta Pennywise'a. Teraz mi się przypomina, jak się włamywałem, ja nie mogę, dobra. Czy tutaj coś jest jeszcze w tym miejscu? Nic tu nie ma, tu się da chyba wyjść z tej bazy. Okej, tak, tu się da wyjść. Okej, dobra, idźmy w sumie. O kurczę, jest tam syn Paliona, widzę, że biega po domku. Ziemnik, mignominik jakiś, tam gdzieś. O jest, widzę, syn Paliona jest na chacie. Dobra, widzę go. Że tak powiem, chwilę pooglądajmy go z zewnątrz, co on kombinuje. Chodzi po domku, czyli w sumie nic takiego złego. Ja wiem, że tam jest trochę skrzynek, tam ma jakieś beczki z tego co widziałem jak kiedyś. Na górze też są jakieś beczki, to wszystko by się przydało sprawdzić i to musimy zobaczyć. Każdą skrzynkę musimy przejrzeć i zobaczyć, czy nie ma tam jakieś informacje, które by go połączyły z Pennywise'em. Wiecie co, ja zrobię tak, na dany moment nie piję tej potki, bo w sumie ryzykowne będzie ją picie teraz. Tak mi się wydaje, chociaż w sumie on jest na chacie, on może mnie w każdej chwili zobaczyć. I może mój nikt zobaczy. Dobra, nie, wiecie co, jednak piję tą potę. Pijemy potę, bo jednak trzeba być bezpieczny. Mamy 8 minut, 8 minut nam w zupełności powinno wystarczyć na to, żeby tutaj wszystko przejrzeć. Zobaczmy tak, tutaj jest pusto. Tu jest pusto, tu nic nie ma. Ender chest to jest mój, ja też to mam pusto. On jest na górze? Czekajcie, widziałem go na górze przed chwilą. Nie, jest na górze. Dobra, sprawdzamy kolejne beczki. Tu też pusto. Ej, nic nie ma. O, dobra, tu jest jakaś książka. Książka, co to jest? Znowu muszę tam iść. Okej. Dobra, znowu muszę tam iść, czyli gdzieś musi iść, ale nie wiadomo z kiedy to jest ta książka, ale dobra, napisał, że znowu musi tam iść. Zobaczmy co... Spadł gdzieś? Nie, jest na górze, dobra. Zobaczmy tutaj. Dwie skóry tu są, dobra. I tu mamy skrzynkę. Dobra, skrzynce jest pusto. Czyli tutaj na tym piętrze wydawałoby się, że wszystko jest w sumie sprawdzone. Pójdźmy piętro wyżej, zobaczmy co tutaj jest. Gdzie on poszedł? Ej, zgubiłem go. Czekajcie, bo mi się stracił. A ja muszę, że tak powiem, wiedzieć... Dobra, wiecie co, na razie... A dobra, jest tam. Dobra, szybko przejdźmy tutaj jeszcze. Tu nie ma żadnych książek, tu też nic nie ma. Nie ma żadnych informacji. Dobra, tu jest w sumie czysto. Ej, tu w sumie przyjrzałem cały dom. Kurczę, czyli wychodzi na to, że z domu to nie ma żadnych informacji tutaj, żeby cokolwiek było nie tak. On tam siedzi na dole jeszcze, coś tutaj kombinuje.
Dobra, coś do patrzy się do... O kurczę, dobudowuję ze coś tu w domku, no dobra. Dobra, niech se dobudowuje w sumie. Dobry design, w sumie pasuje to. W sumie to pasuje, szkoda, że nie jest to świerkowym drewnem, by pasowało do dachu. No ale okej, też tak może być w sumie, nie? Jakby nie było, coś może to pasować. Co on tu wszędzie stawia te schodki? Dobra, a w piecach nie sprawdziłem, dobra, ale w piecach też nic nie ma. Ale tu jeszcze chyba był jakiś piec, dobra, tu jest. W kowadle chyba nie da się tak niczego schować. Tu nie ma żadnych pieców, dobra. Syn paliona se gdzieś poszedł. Dobra, wiecie co, ja pójdę za nim może. Po prostu pójdę za nim i zobaczę, dokąd on mnie zaprowadzi, bo wiecie, to jest takie... na chacie ja już nic więcej nie znajdę, a może jakaś jego droga, może to, gdzie pójdzie, mnie do czegoś zaprowadzi i może się czegoś dowiemy, a on idzie w sumie... idzie tutaj za jego głowa, właśnie to miałem jeszcze sprawdzić. Nie sprawdziłem tego. To było kiedyś zejście gdzieś na dół, ale dobra, nie ma na to czasu, później to sprawdzę. Ej, dobra, on idzie gdzieś w stronę, on idzie w sumie w stronę tego domu Pennywise'a, nie? Tak, nie chciałbym tego, ten, ale wydaje mi się, że nie pójdzie tam, nie? No bo to pewnie szedłby jakoś inaczej. A tu co jest? Jony, dokąd to prowadzi? Ja nawet nie wiem. Dobra, to są jakieś dziwne tunele, ale dobra, pójdźmy za tym synem paliona. On gdzieś sobie tam leci. I idzie ewidentnie w tamtą stronę. Ej, tam w sumie nie ma nic poza tym. Po co on tam idzie? O, spadł se, dobra, ale to jest syn paliona. No, nie widzi, że tam liana mu się kończy. Nie wyjdzie tam. Jak się męczył. No dobra, znalazł w końcu. Dobra, idziemy za nim. Wychodzi na drzewo. Po co na drzewo? Zjeść se. No tak, przy pięknym widoku się lepiej je. Dobra, idzie dalej. On idzie w tamtą stronę. On tak jakby na drzewie chciał zobaczyć, dokąd, w którą stronę musi iść. Dobra, uwaga, skok tu na lianę. Dobra, nie zadałem sobie obrażeń, świetnie. To był skok, takie doświadczenie, to jest tak zwane minecraftowe. Dobra, tu chwytamy się lianę, wychodzimy znowu na drzewo. Dobra, ja mimo, że dzieciak, to jestem jednak mimo wszystko bardzo tutaj mobilny. Dobra, idziemy dalej. Ej, on idzie tam. Ej, on idzie faktycznie do tego budynku. Ej, dobra, teraz pytanie, czy on tu przychodzi sobie tak po prostu, czy tu jest jakiś konkretny zamysł, dlaczego on tu przychodzi. Dobra, pójdźmy tam za nim, zobaczmy, co on tutaj kombinuje. Ile mamy potki? 4 minuty 40 sekund, to jest sporo. To jeszcze mamy czas. Dobra, zostawię jakąś tabliczkę dla tego Pennywise'a. Ja to się boję tu być, ostatnio tu. Tak się wystraszyłem, jak tu zobaczyłem tego Pennywise'a, że to jest szok, nie? Jakbym go tu znowu zobaczył, to bym chyba się zesrał już na miejscu. Dobra, wykonałem zadanie syn Paliona. Jakie zadanie? Ej, dobra, on coś pracuje dla tego Pennywise'a, tak mi się wydaje. Dobra, dodaję jeszcze jedną tabliczkę. Sprawdźmy tutaj szybko, przejdźmy dom, czy tu się coś nie zmieniło. Tam są drzwi otwarte, oj, to wygląda podejrzanie. Kolejna tabliczka, czekam na następne. Okej, czyli on zbiera jakieś zadania od Pennywise'a. Ej, dobra, to jest mocno podejrzane. Ej, nie było nas tutaj, cofnęliśmy się w czasie i okazuje się, że syn Paliona tutaj robi jakieś dziwne rzeczy. Zamknął drzwi i poszedł gdzieś, tak? Tam widzę jego nick, dobra, jest na zewnątrz. Czyli jesteśmy tu w środku. Dobra, ja nie chcę tu chyba przebywać za długo. Musiałbym stąd raczej się wynieść, dobra, wychodzimy stąd. Syn Paliona gdzieś poszedł, znikł mi już z radaru. Ale dobra, ewidentnie widzimy, że tutaj jest, że tak powiem, są te dwie tabliczki. Wiecie co, najlepszy sposób na to, żeby to udokumentować, to będzie po prostu zrobienie zdjęcia. I ja tak uznałem, że w sumie najlepiej jest robić zdjęcia telefonem. Więc ja robię sobie zdjęcie telefonem w sumie tak. Tutaj tych tabliczek, żeby mieć dowód, że coś takiego było. W razie czego będę się posiłkował właśnie tym zdjęciem. No bo w sumie przepisywanie tego nie jest wiarygodne, a zdjęcie jest zdecydowanie wiarygodne. Jakbym jeszcze ujął w kadrze, że był tam razem ze mną syn Paliona, to już w ogóle. To już by było takie dowody twarde na niego, że szok. Ale dobra, odkryliśmy, że faktycznie coś jest. Jakieś zadanie wykonuje dla Pennywise'a ten syn Paliona. To mi się mocno nie podoba, ale muszę to skonsultować z Dave'em. Muszę mu to powiedzieć. Tak samo jak muszę mu powiedzieć to, że Pennywise'a w sumie spotkałem. Ej, dalej nie mam się kiedy spotkać z Dave'em. Muszę w końcu jakoś się z nim zgadać, siąść i prawda, obgadać całą sytuację, bo idzie to naprawdę w złym kierunku. Dobra, zgubiłem syna Paliona i tak mi potki zostało 3 minuty. To już jest bardzo ryzykowne, żeby teraz gdzieś go pójść szukać. Ja się w sumie ulokuję na chacie, gdzieś się schowam, tak żeby być bezpiecznym. No i co? Widzowie, kończę ten odcinek w tym momencie, no bo nie mam tak naprawdę pomysłu, co mógłbym dalej zrobić, jak wykorzystać tą potkę. Mam nadzieję, że dowiemy się czegoś ciekawego na ten temat i mam nadzieję, że z Dave'em dojdziemy do rozwiązania, jak pokonać po raz kolejny w sumie Pennywise'a i no i co? I mam nadzieję, że znajdziemy sposób, jak wrócić na nasze kochane Paliono.